Cześć, z tej strony Squido i witam was w czwartym odcinku pamiętnika z Minecraft. Bardzo serdecznie witajcie. Dzisiaj temat odcinka brzmi moje serie z Minecraft na YouTube i o tym będę dzisiaj rozmawiać. Wybaczcie, że tak bardzo nie będę mógł określić w czasie, kiedy daną serię robiłem, ale naprawdę zrozumcie, że jest mi po prostu trudno sobie układać rzeczy w czasie i wspominać to. Dla mnie czas, no, istnieje tylko umownie i jest mi trudno chwilkę jeszcze, skoro już tu idę, to wezmę ze sobą, a skoro byłem na górze, mógłbym ze sobą wziąć kamień. Dla mnie czas to jest jakieś abstrakcyjne pojęcie i ciężko mi ogólnie się do tego odnosić, więc musicie mi to wybaczyć. Niestety nie jest to coś, do czego, co mogę łatwo jakoś ogarnąć. No właśnie, ciężko mi jest po prostu ten czas ogarnąć, dlatego nie będę tutaj mówił, co kiedy nagrywałem, tylko będę raczej tak mówił o tym, co nagrywałem, ok? Może tak będzie prościej. Bo tak to wszystkie serie może... Nie no, raczej pamiętam, co nagrywałem. Nie wiem, czemu tutaj tak dużo tego kamyczka niszczę, bo naprawdę może mi być go szkoda. Może mi go jeszcze zabraknąć, jak go tak wszędzie rozpieprzam. Nie wziąłem łopatyków, to będzie udrapienie, musimy rzucić na górę. Wobec tego nic się nie uda zrobić. Tutaj były te dwa klocki, które trzeba wymienić. I musimy jeszcze wrócić po patyki. Ale najpierw będę sobie trochę kobla, bo czemu by nie? Tak na dobry początek. No i już zacznę od mojej pierwszej takiej prawdziwej serii, bo miałem pierwsze takie dwa odcinki, które seriami nie były, a później nagrałem swoją pierwszą w życiu serię z Minecraft. No i nazywała się ona Poszukiwacz Przygód z Minecraft. Tak naprawdę, jak już mówiłem w poprzednim odcinku, była ona wzorowana czysto na JJ Jokerze. Nie no, może nie czysto, ale naprawdę to się rzucało tak bardzo w oczy, że ludzie pisali właśnie w komentarzach, że wszystko zgapiono od JJ Jokera. Przecież miałem nawet tą samą latarnię, co zrobił JJ Joker. Miałem taki sam dom, jak miał... No, podobny dom, jak miał JJ Joker. Miałem naprawdę tak bardzo wiele elementów od niego pożyczonych, tak się mówi, żeby było ładnie. No, że to było po prostu widać, że to jest jakaś kopia JJ Jokera, no tak było. I co tu mogę powiedzieć? Nie zaprzeczę. Przecież musiałem się na kimś wzorować, zwłaszcza, że to była moja pierwsza seria, nie miałem żadnego doświadczenia na YouTubie. No i też właśnie jakość tej serii pozostawiała wiele do życzenia. Niestety, no to były moje początki, a tak naprawdę moje początki były dość długie i jedna seria mi nie wystarczyła, żeby sobie wyrobić jakiś tam dobry poziom. No bo głównym tutaj ograniczeniem był sprzęt. I no właśnie, sprzęt. Bo tak naprawdę dopiero, ale to powiem wam może później, kiedy tak się zaczęła jakaś lepsza generacja tych odcinków. Bo jaka była moja druga seria? Moja druga seria była pół roku później. Dokładnie tak, pół roku później. Nazywała się ona dokładnie to Skyblock, Minecraft Skyblock. Ten Skyblock był dość popularny i nagrywałem sobie tego Skyblocka tak po prostu dla fanu, żeby sobie pograć, żeby coś tego na tego YouTube'a wstawić, bo chciałem właśnie rozkręcić swój kanał. No i tam wyszło 50 odcinków, z tym, że odcinki to były misje. Odcinki były misjami, więc bywały odcinki, które miały po 40 minut, bywały odcinki, które miały po 50 sekund. Chyba nawet taki jeden był 50 albo 40 sekund, to jest jakiś rekord. To jest cały odcinek, rozumiecie to? Cześć, siemanko, dzisiaj zajmiemy się tym. Cześć, siemanko, witam was, dzisiaj zajmiemy się tym. O, jak fajnie udało nam się to zrobić, no to do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, pa, cześć. No i to był odcinek, całkowity odcinek. Tak właściwie to wyglądało. No ale były też długie odcinki, tak to było zróżnicowane dosyć. Miałem taki szalony pomysł, żeby jeden odcinek to była jedna misja. No i tak to wyszło.
Zdobędę też sobie różne jakieś tam surowce. Mam taki już nawyk. Po tylu latach gry w Minecrafta mam już taki nawyk, że jak widzę jakiś surowiec, to go od razu kopię. Nawet nad tym nie myślę. Po prostu widzę surowiec, wydobywam. To jest taki nawyk Minecraftowiczów. Mam nadzieję, że wy też tak macie. Napiszcie w komentarzach, czy po prostu też tak macie, że odruchowo wydobywacie surowce, jak po prostu je widzicie. Bo przed chwilą tutaj żelazo chyba było, prawda? I wydobyłem je. Więc trochę dziwne, ale okej. Dosyć dziwne naprawdę uczucie, jak po prostu ten... Patrzysz, o, wydobyłem właśnie żelazo. Całkiem ciekawie. Dużo tego kobla jeszcze mogę wydobyć, no dość dużo mogę, więc sobie powydobywam, no bo tego kobla może im w kolejnym sekwencji brakować. Jakbym chciał coś z niego robić, no to warto by go trochę mieć. Teraz za koblem będę szaleć, skoro już mam te wszystkie żelaza i tak dalej, to mogę za koblem szaleć, a co? Tego kobla będzie im brakować, będę go sobie tak mainował. Dobra, myślę, że tyle powinno wystarczyć jak na dobry początek. Nie będę się tak przesilał z tym kopaniem, no bo gdzie? Szkoda moich wszystkich tutaj cech na kopanie tego wszystkiego i umiejętności w ogóle. Dobra, jest dość oświetlone, teraz możemy to ładnie zakryć. Mam taką nadzieję, że tutaj nic nie będzie problemów. A sobie nawet to tak ładniej zakryjemy. Dobra, i jest git. Idę sobie właśnie po pochodnie. No i rozpoczniemy jakąś tam podróż ciekawą. Gdzieś tam do wnętrza ziemi, powydobywać te surowce. A kolejną moją serią... Co powiedziałem Skyblocku? Chyba już wszystko. Chyba już wszystko było Skyblocku. Kolejną moją serią, co było? Hardkorowa przygoda chyba. Nie wiem dokładnie, dlatego dajcie mi chwilę, żebym sprawdził. Na pewno nic nie chcę... Tak. Dokładnie tak, hardkorowa przygoda, moja kolejna seria, moja kolejna playlista. To była seria, która była taką odpowiedzią na zmiany w Minecrafcie. Powiem, że został dany nowy tryb, tryb hardcore. No i chciałem to sobie jakoś tam spróbować, sprawdzić, zobaczyć jak tam jest. No i tak się narodziła hardkorowa przygoda. No właśnie, tak się narodziła hardkorowa przygoda. Naprawdę, miałem wtedy jeszcze słaby komp i jeszcze wtedy były lagi. Tak samo jak na Skyblocku. No to jest taki czas, kiedy były właśnie lagi. Nie, na Skyblocku nie było aż tak tych lagów czuć. No bo Skyblock jednak nie wymagał tyle właśnie, co mogłaby wymagać taka prawdziwa mapa i prawdziwa seria. O, tutaj mamy 64 pochodnie w ogóle. Za tamtych czasów nagrywałem frapsem, więc wyobraźcie sobie jednorodzeniowy procesor 1,8 GHz, 1 GB RAMu, nagrywane frapsem, Minecraft. No właśnie, to musiało lagować. No niestety, to musiało lagować, ale nie było aż tak źle, jakoś sobie dawałem radę. Nie wiem naprawdę jak sobie dawałem tą radę, ale jakoś dawałem. I jakoś no to wyglądało, chyba Optifine już w tych czasach był, a creepery też tam były. Dobra, zabity. Wow, mamy dość dużą jaskinię do eksploracji. Dlatego z tej strony sobie odpuszczę i idziemy sobie zobaczyć jak to wygląda tutaj. Może jakieś diaksy w końcu, bo widzę, że tu jest dość w dół. Można zejść, więc może jakieś diaksy w końcu będą. Aczkolwiek no aż tak bardzo na to nie jestem napalony. Ale chciałbym, tak szczerze chciałbym diaksy. Już widzę tam redstone, widzę też jakieś creepery, no i widzę diaksy, a co? Jest bogactwo. Wybuchnij creeper, dobrze. Zanim mnie tu wszyscy pozabijają. Dobra, muszę sobie zjeść mięsko. Jest to trochę taka niezbyt gościnna tutaj atmosfera. Ale jakoś sobie daję radę. Nie no, nie chcę wydobywać żelaza, przecież mam tony żelaza. Nie chcę go wydobywać, no to emeralda sobie wydobędziemy. Co prawda widzę, że emeraldów nie dało się chyba ustawić ilości. Gdyby się dało, na pewno bym ustawił więcej niż jeden. Ale diaksów na pewno jest tam sporo. I zaraz sobie tam pójdziemy to sprawdzić. Dobra, będę to żelazo wydobywał. Zobaczymy ile tego będzie. Nie wiem, do tego będę sobie robił z żelaznych bloków coś na pewno. Będę sobie robił, skoro tego żelaza mogę mieć tyle. No i hardkorowa przygoda jakoś tam była na tych lagach, ale była przygoda. Były tam właśnie moja armia kotów i psów, która za mną chodziła. Naprawdę niesamowite po prostu to było. Jak sobie teraz przypomnę, no to całkiem ciekawa seria. Całkiem fajnie się tam grało.
Taki koczowniczy tryb życia właśnie. To była hardkorowa przygoda. Później kolejną moją serią było Sky Islands. Sky Islands to jest seria, która była nagrywana dość tak ciekawie. Tak jak już mówiłem w jednym, chyba w pierwszym odcinku, moja najpopularniejsza seria, zdecydowanie najpopularniejsza. Co jest dziwne, bo wtedy miałem naprawdę jeszcze ten jednorodzeniowy procesor. Jeszcze wtedy bardzo lagowało. 1 GB RAM, no tak jak mówiłem już. Wtedy były jeszcze duże lagi dość i nagrywanie tego frapsem, no muliło trochę kompa i przyznam się szczerze, że to był po prostu hardcore. Dość duży hardcore. Miałem później taką serię, która była nagrywana na multiplayer. To była seria razem z moim kolegą z klasy, Stalonem. Seria naprawdę spoko gość i spoko seria. Wyszła nam dość krótka, no ale tam też po prostu nudno się zrobiło. No i dlatego nie nagrywaliśmy aż tak wielu odcinków. Ale też jakaś tam przygoda była. No i warto również obejrzeć serię, która nazywa się Volcano Island. No bo jest to dość ciekawa przygoda i dość fajnie jest to po prostu ogarnąć sobie. Bo mapka była dość ciekawa, dlatego przygoda też jest dość fajna i dość fajnie się tam grało. Co więcej, z moich serii później naszła era Industrial Crafta, Industrial Craft oraz kupiłem sobie dwurdzeniowy procesor wtedy już. Tak, nie mówię w czasie, ale mówię kiedy to było mniej więcej. W czasie po prostu mi się zgubił. Wiem tylko tyle, że od 4 lat nagrywam i tyle. Właśnie, kupiłem sobie ten czterordzeniowy procesor, znaczy dwurdzeniowy procesor. Nie wiem, czy wcześniej powiedziałem 4, ale to już za dużo. Czterordzeniowy był jeszcze później. To był dwurdzeniowy procesor, kiedy Industrial Craft został nagrywany. Naprawdę, tam już było mniej lagów, tam już było lepsze. Tam właśnie przy okazji Industrial Crafta zaczęła się właśnie ta era takiego ogarnięcia całego tego nagrywania i tego, jak to ma wszystko wyglądać. No bo wcześniej to moje renderowanie i przetwarzanie było dosyć słabe ze względu na to, że miałem ten jednorodzeniowy procesor. No i wyobraźcie sobie też renderowanie filmów na jednorodzeniowym procesorze. No, używałem tych programów, które wrenderują to w godzinę zamiast 5 godzin. 5 godzin na 20-minutowy filmik. Używałem tych programów, które wyrenderują to no jakoś tak krótko, ale jakoś też no była jakoś słaba, było dosyć lipnie. Dopiero przy serii, która nazywa się Industrial Craft, zacząłem tak bardziej na to zwracać uwagę, bo miałem już ten lepszy procesor, no i lepiej się to wszystko ogarniało. Czekało się na przykład 3 godziny tylko, no 3 godziny renderowania 20-minutowego filmu. No coś już tam lepiej było, jakieś tam początki tej jakości już tam widać. Odcinki były w HD. Wcześniej chyba też były w HD, ale była tam trochę lipa. Bo było to właściwie nieprofesjonalnie robione. A tu miałem fajne kodeki, fajnie to wszystko było już robione od tego momentu Industrial Craftowego. Dobra, myślę, że tych surowców za dużo dałem. Naprawdę, przesadziłem. Jest trochę masakra, żeby to wszystko wydobyć. Zobaczcie sobie, to jest cobblestone? Tak, teksturka zniknęła. Dosyć dziwnie. No i kolejną moją serią Industrial Craft. Co tam było? No tam to było. Tam właściwie bawiłem się tymi wszystkimi technologiami i tak dalej. Dość ciekawy było. Później naszło co? Naszły ferie z Minecraft. Tak, były ferie z Minecraft, to było coś ciekawego. Ferie z Minecraft te stare, nie? Nie te, które teraz są aktualnie, bo to dostały remake'a ferie z Minecraft. Te stare ferie z Minecraft były dość takie już bardzo zaawansowane, bo właściwie wtedy, kiedy nagrywałem te ferie z Minecraft, te stare, może moi starsi widzowie pamiętają, no to tam już miałem bardzo nowy komp, nowoczesny, czterordzeniowy procesor, miałem wtedy 16 GB RAM, no ten sam komp co teraz mam, miałem, co się będę dużo tłumaczył, miałem dokładnie tego samego kompa, którego mam teraz. Niestety ten komputer mi się popsuł, tak. Komputer mi się popsuł, nowiutki, kupiony,
po prostu z ten kupiony skąd? Ze sklepu? Nie wiem. No, oryginalnie od producenta wszystkie części, więc gwarancja była, wstęp na gwarancję. Czekałem kilka miesięcy nawet. Tak, czekałem kilka miesięcy, aż mi odeślą. Procesor odesłali już po miesiącu, ale tam z płytą główną było trochę problemów i czekałem ze 3 miesiące, aż to odeślą. Rozumiecie to? 3 miesiące bez kompa. Naprawdę masakra. W międzyczasie też grałem dużo w LoL'a, więc nie było za żadnej serii z Minecrafta. Naprawdę nie było żadnych serii z Minecrafta. Wyobraźcie sobie, nie nagrywałem Minecrafta praktycznie przez ile? Pół roku? Przez pół roku można liczyć nawet dosyć długo, dłużej, jeśli by... No jakoś tak liczyć, dokładnie nie pamiętam, jeszcze sobie sprawdzę na playlistach, jak to wygląda. Ale nie było tego Minecrafta przez dość długi czas, z różnych takich względów. Próbowałem chyba wtedy też jakieś serwery otwierać, właśnie z Minecrafta, próbowałem różne jakieś rzeczy robić z Minecraftem. No ale to wszystko nie wychodziło, to były jakieś spalone akcje, no i tak oto w koniec końców nadszedł pewien przebłysk, pewna idea. Zacząłem nagrywać dziennik z Minecraft. Dziennik z Minecraft był dość dobrze nagrywany, bo już miałem dobry sprzęt, dobrze go renderowałem, chociaż nie było intra, było to dość prymitywne i w ogóle było to dość spontaniczne, no bo... No bo tak jakoś wyszło. Co długo będę mówił? Tak jakoś wyszło, że dość spontanicznie to nagrywałem, ten dziennik z Minecraft. Bo chciałem w końcu coś ciekawego zrobić. No i tak oto przez 5 miesięcy, dzień w dzień, czyli wyszło 150 odcinków, takich po 20 minut, może więcej, nagrywałem ten dziennik. No dość ciekawie. Dość ciekawie to wyszło, koniec końców. Po 5 miesiącach codziennej gry mój świat bardzo epicko wyglądał. Naprawdę bardzo epicko. Tam naprawdę tysiące godzin zostały tam spędzone, więc nie ma się co dziwić. Przychodziłem ze szkoły, grałem w Minecrafta. Ciągle gram w tego Minecrafta. Tak naprawdę. No i to jest właściwie powodem, dlaczego tak to się wszystko wydarzyło. Później pod dzienniku, kolejną moją serią. Co było? Były wakacje! Tak, zrobiłem sobie przerwę taką dwumiesięczną i nagrałem wakacje z Minecraft. Kolejna hardkorowa seria, ponieważ przez 2 miesiące, 2 odcinki dziennie, 40-minutowe z technicznych modów. To było coś naprawdę niesamowitego. Największy hardcore i dobrze obrobione i w ogóle epicko to zrobione. Epicko zrobiona jest ta seria, więc myślę, że to powinna być moja największa duma i największy hardcore, jaki kiedykolwiek zrobiłem. Niestety nie ma zbyt dużej popularności. Nie to co na przykład Industrial, nie Industrial, tylko Skylands. Skylands ma dość dużą popularność. Niesamowitą wręcz. Mamy ziemniaki, wow! Wow, i kolejne jakieś diaksy tu widzę. No dobra. Tak więc, widząc te diaksy, wycofam się trochę. Ponieważ się boję tych diaksów, że będę miał ich za dużo. No i tak naprawdę ogarnę już sobie zakończenie odcinka, bo co więcej mogę powiedzieć, później znowu była przerwa, jakiś miesiąc po wakacjach, żeby się ogarnąć. No i była kolejna seria Minecraft Beta, gdzie grałem na becie, to już są teraźniejsze czasy, bardzo bliskie. Później był remake Ferry z Minecraft, gdzie grałem sobie również podobną serijkę do tej, tylko tam troszkę był taki klimat dość dziwny. Miałem 14 dni na ogarnięcie minecraftowego świata, no i myślę, że mi się dość udało, chociaż wyprawy do endu nie było. Aż tak wysoko nie postawiłem sobie progu, ale dość ciekawie myślę, że było. Co więcej, teraz nagrywam Pamiętnik z Minecraft, jest to ostatnia seria, dlatego zapraszam do oglądania wszystkich serii, które dzisiaj wymieniłem. Myślę, że naprawdę powinny wam się spodobać, szczególnie te, które były nagrywane już na nowym sprzęcie. To naprawdę spodobają wam się, tak więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się, no i do zobaczenia.
już w kolejnym odcinku, kiedy to będę wydobywać te wszystkie oto diaksy. Pa, pa!